Pode mną płynie Wisła, a ja znajduję się na moście imienia obrońców Modlina 1939 roku. Most ten aktualnie jest zwężony tylko do trzech pasów, z czego jeden pas zmienia się w kierunku w zależności od godzin szczytu. Co ważne, to jest fragment budowy nowej trasy S7 na północ od Warszawy w kierunku Gdańska. I w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak to powstaje. Od Kroszewa do Czosnowa przez Modlin w miejscach takich, gdzie normalnie nie można latać dronem, ale udało mi się uzyskać specjalne pozwolenia. I to wszystko w tym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, mam znosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się teraz w Kroszewie, gdzie, jak widzicie, powstaje nowa trasa S7. Znajdujemy się mniej więcej w połowie drugiego odcinka przebudowy, a właściwie budowy nowej trasy S7 na odcinku Płońsk-Czosnów. Dziś dolecimy sobie od właśnie Kroszewa do Czosnowa, bo na dalszy odcinek oczywiście nie mam czasu i możliwości finansowych, jeżeli chodzi o nagrywanie tego wszystkiego. Trasa cała jest długa, sam odcinek pierwszy ma ponad 12,9 km. Od węzła Siedliny bez węzła do węzła Załuski bez węzła. To jest właśnie odcinek 12,9 km, to jest odcinek pierwszy. Odcinek drugi jest od węzła Załuski z węzłem do węzła Modlin bez węzła o długości 12 km. Nad tym odcinkiem teraz lecimy. No i kolejny odcinek od węzła Modlin z węzłem do węzła Czosnów bez węzła o długości 9,7 km. Przejdziemy sobie dokładnie nad tą całą trasą, nad połową odcinka drugiego i nad całym odcinkiem trzecim i zobaczycie też miejsca, gdzie raczej nikogo nie było, czyli jak powstaje MOP Modlin bezpośrednio na pasie startowym właściwie lotniska Modlin. Specjalne pozwolenia, specjalna koordynacja, udało się wszystko nagrać, ale to oczywiście za chwilę. Co ważne, to mogę Wam powiedzieć, że aktualnie odcinek, na którym lecimy, ma zaawansowanie robót budowlanych na poziomie 18%, a zaawansowanie całej inwestycji to jest mniej więcej 18, no prawie 19% tej inwestycji. Zakończenie prac na tym odcinku ma się zakończyć na lato 2025 roku, a rozpoczęły się tutaj prace, znaczy właściwie została podpisana umowa, 9 lipca 2020 roku. Tak, w pandemię, więc ogólnie te wszystkie inwestycje dosyć mocno oberwały. Dlatego też termin realizacji tych wszystkich inwestycji raczej będzie opóźniony, bo wszystko, co tutaj widzicie, znaczy lato 2025 jest jeszcze realnym terminem, jeżeli chodzi o tą inwestycję według mnie, ale termin ostatniego odcinka jest według mnie całkowicie nierealny. Ale dojrzeliśmy do węzła pierwszego, który widzimy w dzisiejszym odcinku. Ostrzykowizna. I co ja mogę powiedzieć o tym węźle? Węzeł dosyć ciekawy. Wraz z budową nowego przebiegu trasy drogi krajowej 62, to jest ważne, aby właśnie faktycznie to podkreślić, że tutaj to będzie też trochę przebudowane, bo to inaczej w tym miejscu będzie wyglądać dzięki temu. No i ogólnie dosyć dużo ciekawych rzeczy tutaj właśnie będzie zrealizowanych. Po pierwsze, nowe ronda. Nowy wiadukt nad całą trasą S7. Nowe zjazdy. No i ogólnie nowy układ drogowy w całej okolicy, co możecie już zaobserwować na ujęciach z drona. Tutaj zjazdy trasy, następnie nie będzie powstawać nowe rondo, a właściwie już powstaje nawet z pierwszym warstwem asfaltu na to ujęcie. Ogólnie odpowiem też na Wasze pytanie. Film był nagrywany mniej więcej w pierwszej połowie października, znaczy w pierwszej połowie września, więc faktycznie ujęcie mogą być już trochę stare i organizacja ruchu na placu budowy może być trochę inaczej już pokręcona, ale długo trwała realizacja i zmontowanie tego wszystkiego filmu, żeby uzyskać wszystkie pozwolenia i po prostu ładnie to wszystko połączyć w jedną całość. Także tak wygląda ten węzeł. Lecimy dalej. Jak widzicie, na całej trasie mniej więcej samochody cały czas mogą jakoś przejeżdżać drogami serwisowymi, ale drogami serwisowymi po innym pasie, natomiast zawsze w każdym kierunku są po dwa pasy, więc całkiem ładnie to jest tutaj wszystko utrzymane. Jak widzicie, przekrój do drogi to jest taka tradycyjne, dwa pasy plus dwa pasy i drogi serwisowe po bokach, właściwie dojazdowe, no i doleciliśmy do tego miejsca, gdzie raczej nikogo nie ma, MOP Modlin. Nikt raczej tego miejsca nie nagrał, bo zwróćcie uwagę po lewej stronie, gdzie, że my tam widzimy już pas startowy. Koordynacja lotów w tym miejscu, odpowiadam z góry, była tylko i wyłącznie robiona przez aplikację Drona. Dzięki skutecznemu i dobremu kontaktowi z wieżą kontroli lotów udało mi się tutaj wynegocjować 10 minut na te loty, wszystkie, które teraz widzimy, i udało mi się po prostu wszystko nagrać i pofotografować. W tym miejscu na wprost powstanie nowy MOP, natomiast samego zjazdu stąd na trasę nie będzie, bo tutaj żadnego węzła nie będzie, tu będzie MOP zamiast tego, co teraz widzimy, i będzie wiadukt nad całą trasą S7. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten fragment, ale jest to bardzo ważny fragment, bo tutaj raczej nikt nie poleci, bo nikt by nawet nie myślał.
udało mi się znaleźć okienko, kiedy samoloty faktycznie nie startowały ani nie lądowały i udało się to zrobić. Niestety aktualnie to raczej będzie trudne do zrealizowania przez to, że PASZP przestał wspierać aplikację Dronadar i właściwie nigdy jej nie finansował, pomimo tego, że to było narzędzie niezbędne do wykonywania lotów w Polsce dronami przez ostatnie kilka lat. Szkoda, że ten piękny sen się kończy i teraz zupełnie inaczej trzeba uzyskiwać zgody, niż to by miało miejsce jeszcze kiedy nagrywałem ten film. Ale dobrze, nie o Dronadarze dzisiaj, bo o tym mogę marudzić długo i mówić jak jest źle i tragicznie, ale dzisiaj o S7 jesteśmy teraz nad węzłem Modlin, który też właśnie w tym miejscu powstaje. I co mogę powiedzieć o węźle Modlin? No jest ogromny i tu już się zaczyna trzeci kawałek tej inwestycji. Realizowany, który ma się zakończyć do końca tego roku, więc popatrzcie dokładnie i stwierdźcie, czy to jest w ogóle realne. Według mnie niekoniecznie. Ogólnie tutaj dosyć ten węzeł jest obszerny, jeżeli chodzi o zjazdy, możliwości i ogólnie to, jak on jest ogromny. Po prostu zwróćcie uwagę na tę skalę. Samo oblecenie tej inwestycji chwilę mi zajęło. Pomijając to, że jest to bardzo obszar bliski lotniska, więc tutaj żadnych wysokich maszyn nie mogą po prostu ustawić, no bo samoloty i tak dalej. Latanie też tutaj było oczywiście z stałą koordynacją z wieżą kontroli lotów. Natomiast to nie zmienia faktu, że tutaj prace się odbywają i jest to ogromny obszar. Ruch jest mniej więcej w starym śladzie drogi krajowej, która tutaj się znajdowała 7, no i możemy zaobserwować mniej więcej cały układ nowego węzła. Widzimy po pierwsze, że są dwie jezdnie główne, przelotowe, oddzielone od jezdni bocznych, którymi będziemy zjeżdżać na poszczególne części węzła. Sam węzeł będzie duży i nie będzie mieć zbytnio rozwiązań takich jak ronda, które widzieliśmy wcześniej. Będą faktycznie zjazdy w odpowiednim kierunku. Widzimy, że tutaj powstaje nowy wiadukt na samym środku. Tym wiaduktem będzie się przejrzeć całkowicie nad trasą S7 w tym miejscu, więc to zupełnie będzie nowość, jeżeli chodzi o to miejsce. Takich barierów tutaj wcześniej nie było. Co mogę powiedzieć jeszcze a propos tej inwestycji? No to oczywiście to, że on się całkowicie zmieni względem tego, jak to wyglądało teraz. No i tych rond nie będzie, tak jak powiedziałem przed chwilą, będą teraz po prostu inne skrzyżowania, inne wjazdy, tak aby bezkolizyjnie po prostu można było wszędzie wjechać, co, raz, że z odpowiednią prędkością, a dwa po prostu, żeby nie realizowały się tutaj i nie tworzyły jakieś większe korki. Przejazdy jakoś są utrzymane, jak widzicie, z dróg w okolicy, jakoś da się wszędzie dojechać, ale to na pewno nie jest najlepsze. I tu widzimy asfaltowanie już kolejnego fragmentu S7, jak również dróg bocznych, czyli tych serwisowych i dojazdowych. No i tutaj po prawej stronie właśnie będzie droga, którą będzie można zjeżdżać na wszystkie zjazdy w ramach tego węzła Modlin. Lecimy dalej w kierunku Wisły, bo w kierunku Wisły oczywiście trasa S7 się ciągnie do Warszawy. Choć do Warszawy oczywiście na razie nie jest wszystko to realizowane, to tutaj w kierunku Warszawy możemy zobaczyć taki oto wiadukt. Wiadukt w teorii jest całkowicie teraz wyłączony z użytkowania. Oczywiście piesi rowerzyści mają to gdzieś i przemieszczają się cały czas po nim. Samochody siłą rzeczy nie przejadą przez niego, bo są ładne barykady betonowe postawione, nie tak solidne jak legionowe, tylko faktycznie takie, których się nie da objechać. No i możemy zaobserwować, że faktycznie jest wyłączony. On wróci oczywiście po samej inwestycji. Nie wiem, nie powiem wam, czy on będzie wyburzony jeszcze, czy postawiony od nowa. Wiem tyle, że będzie po prostu na nim ruch wznowiony. W sensie, że będą samochody jeździć w tym miejscu górą. A tu widzimy most, z którego rozpocząłem ten cały film. Most nad Wisłą. I to jest jeden z fragmentów, gdzie faktycznie ta inwestycja jest ciekawa, jeżeli chodzi o rozwiązania tymczasowe na objazdach. Dlatego, że na wstępie powiedziałem, że tutaj są trzy pasy, ale środkowy pas jest zmieniany w zależności od pory dnia. De facto to jest w zależności od tego, jakie jest natężenie ruchu w tym miejscu. Zwróćcie uwagę, że to jest przerywana podwójna ciągła. Coś, czego raczej nie widzi się nigdzie indziej. W zależności od tego, jakie jest oznakowanie na górze i jakie są oznakowania boczne, bo też zwróćcie uwagę, że są znaki z boku po prostu pokazujące, jak aktualnie są pasy rozłożone. Samochody mogą jechać po środkowym pasie albo w jednym, albo w drugim kierunku. Dzięki czemu ruch tutaj nie powinien być aż tak ograniczony. Oczywiście same wjazdy na to muszą być przestawione ręcznie, natomiast to nie zmienia faktu, że jest to ciekawe rozwiązanie i na pewno dzięki temu lepiej się tutaj jeździ i nie powinno być aż tak dużych korków. Chociaż jak to jest de facto, to mi na pewno napiszecie w komentarzach. Tymczasem tu widzimy, że faktycznie powstaje zupełnie nowa konstrukcja mostu na jednej z części, ale wydaje mi się, że druga część jeszcze całkowicie nie została przerobiona. Tu przy okazji stał samochód, zapali gumę chłopaki. Jak latałem cały ten czas w tej okolicy, to miałem okazję przez godzinę sobie z nimi trochę pogawędować, jak tutaj byli w tym miejscu. Natomiast to nie zmienia faktu, że jak widzicie, inwestycja w tym miejscu postępuje i nad Wisłą S7 też się buduje. A dalej lecimy i już zaczynałem się taka ciekawa
ciekawsze inne elementy, jak na przykład w tym miejscu przejście dla pieszych i rowerzystów, dzięki czemu będzie dostęp do przystanków autobusowych, które będą zlokalizowane po jednej ze stron, jeżeli chodzi o drogi boczne, które powstają, czyli drogi dojazdowe do wszystkich posesji w okolicy. Dalej widzimy oczywiście trasy przejeżdżające na lewo i prawo i kolejny wiadukt drogowy, który w tym miejscu powstaje. I dzięki temu wiaduktowi oczywiście będzie możliwość przejechania nad S7 właśnie tutaj w Kazuniu Polskim i Kazuniu Nowy, bo to jest mniej więcej tak na pograniczu jednego i drugiego miejsca. Znaczy Kazuń Polski jest trochę dalej, ale Kazuń Nowy to jest dokładnie w tym miejscu i tutaj będzie taka możliwość nowego przejazdu. No i następnie dotarliśmy do kolejnego miejsca, czyli węzła Błonie. Biorąc pod uwagę, że ja często nagrywam stację kolejową Ożarów Mazowiecki i dalej są Błonie, to ciekawe dla mnie to brzmi, patrząc zupełnie w inną część Mazowsza, ale tak, faktycznie w tym miejscu powstaje węzeł Błonie i z ciekawostek tu jest parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, droga krajowa, która tutaj pozostanie na górze, ona tutaj będzie cały czas, tak jak była właśnie na Wale, będzie też wiadukt odbudowany, który został wyburzony tutaj, widzimy jego resztki, właściwie wylot. Ten wiadukt powstanie mniej więcej dokładnie w takim samym przebiegu jak wcześniej, z tym, że teraz będą zjazdy z niego nie na drogę S7, tylko faktycznie na okoliczne zjazdy, więc to się zmieni, jeżeli chodzi o to. W ten sposób też będzie cały przebieg tej drogi krajowej przerzucony właśnie bezpośrednio górą nad S7, a zjazdy na S7 będą zupełnie dalej. Tutaj, jak teraz podlecimy, powstaje zupełnie nowy węzeł i stąd nie będzie przejazdu na stronę lewą dla samochodów, tylko i wyłącznie będzie zjazd przez stronę lewą na na trasę S7. To tak może trudno wytłumaczyć, ale chodzi o to, że wiadukty tylko i wyłącznie będą w formie zjazdów na trasę. No i oczywiście powstanie zupełnie nowe rondo. To jak tutaj jest teraz zorganizowana tymczasowa organizacja ruchu, to jest jakiś majstersztyk, bo to jest rondo, ale nie w tym kierunku, znaczy jest to rondo, ale de facto tak jakoś dziwnie się na nim jeździ. Jest dosyć ciekawa bajery tutaj zrobili. Natomiast w tym miejscu mamy przejście dla zwierząt, które powstaje, dużych zwierząt, czyli takie wiecie, te wielkie, ogromne, które wyglądają jakby po nich mogły przejeżdżać czołgi. To faktycznie takie przejście tutaj będzie zrealizowane z solidnymi betonowymi konstrukcjami. Wygląda jakby tutaj dobił jakiś spokojnie kanał, ale to jest właśnie to przejście dla zwierząt. Dobre według mnie rozwiązanie, bo faktycznie do Wisły zwierzątka powinny mieć tutaj przejście właśnie do rezerwatu, żeby po prostu było to zachowane jako jedna spójna przestrzeń, również nie tylko i wyłącznie dla samochodów, ale również dla zwierząt. No i tu oczywiście kolejne mamy przejście dla małych zwierząt, a tutaj a trochę wyższych, czyli oczywiście przejście pieszo-rowerowe. Tam będzie przejście głównie do przystanków autobusowych. No i kolejne miejsce, gdzie mamy właśnie podwójną ciągłą przerywaną, czyli wiadukt drogowy, który właśnie teraz z okazji tej przebudowy jest w ramach przerzucania pasów od natężenia ruchu. Jest to krótki fragment, ale na pewno niezbędny, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie się może korkować. A tu ciekawostka, znajduje się przystanek na drodze, jeszcze w tym miejscu zlokalizowany. Ciekawe miejsce, ciekawe dojście przez plac budowy, ale przystanek został zachowany, więc chyba wszystko najważniejsze jest na swoim miejscu. Lecimy dalej nad odcinkiem, który już jest całkiem ładnie wyasfaltowany po lewej stronie. Zresztą za chwilę zobaczycie, że już testowałem, czy nawierzchnia w tym miejscu jest. Następnie widzimy kolejne przejście pieszo-rowerowe, które tutaj powstanie na dole. Ogólnie też drogi rowerowe będą w różnych miejscach zachowane. Nie jestem do końca przekonany, czy wzdłuż mostu będzie ten ciąg pieszo-rowerowy zachowany, aby mostem można było przejechać. Z tego, co widziałem na wizualizacjach, raczej tak, ale nie powiem tego na 100%. No i w tym miejscu kończy się cała inwestycja. Dalej w przyszłości będzie ciągnąć się do Warszawy, do węzła z trasą NS i tam po części też zahaczając właśnie o lotnisko Babice, więc też będzie ciekawie, jeżeli będę chciał to kiedykolwiek nagrać. Co nie zmienia faktu, że tu się kończy ta cała inwestycja, nie powstaje w tym miejscu węzeł, faktycznie będzie skrzyżowanie z Sygnalistą Świetną tam, no i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Postępuje i idzie do przodu. Cała wartość tego kontraktu na wszystkie trzy odcinki to jest jakaś astronomiczna kwota, bo to jest prawie 2 miliardy złotych. Co ważne, sam ostatni odcinek, który teraz widzieliśmy, czyli od Modlina do właśnie Czosnowa, ma być wtedy zakończony do końca tego roku. Umowa została podpisana 12 maja 2020 roku, natomiast koniec w teorii jest zaplanowany na koniec 2023 roku. Ja z góry raczej przewiduję, że to im się nie uda i będzie trzeba to opóźnić prawdopodobnie o rok, patrząc jak jest realizowana S7 przy czy nie, ale zobaczymy jak to wszystko będzie zrealizowane. Znając życie, to miejsce, gdzie teraz jadę i jeszcze testuję nawierzchnię, jest aktualnie z przerzuconym ruchem, z tym, że te przerzucenia ruchu raczej na mapach są słabo zaktualizowane w tym miejscu, to wam nie powiem, natomiast faktycznie widać tutaj przygotowanie pod tymczasową organizację ruchu w formie betonowej rozdzielenia dwóch jezdni.
No i ogólnie przestrzeni, gdzie na spokojnie samochody będą mogły już przejechać po nowej nawierzchni. No i to by było ogólnie na tyle z tego materiału. Jeśli taki film podobał wam się, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały na moim kanale, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli mi się uda, kolejny film z S7 pojawi się za 2 miesiące, czyli dla mnie to będzie w listopadzie. I wtedy też po prostu ponownie zobaczę i przyjadę i nagram tą całą inwestycję. Oczywiście zachęcam was do wspierania na Patronite. W ten sposób będę mógł nagrywać dłuższy odcinek, bo będę w stanie kupić kolejną baterię do drona i po prostu nagram dłuższą trasę tej całej inwestycji. Nie tak jak dzisiaj rozpocząłem te całe nagrywanie bezpośrednio w Kroczewie, a może faktycznie dojadę do samego końca drugiego fragmentu, czyli do Zeusek i tam zobaczymy, jak ta inwestycja postępuje. W całości nie mam szans, żebym nagrał to wszystko, bo musiałbym chyba już wynająć samolot, co kiedyś dobiłem do inwestycji, ale nagrywanie w ten sposób co którejś inwestycji jest całkowicie nierealne według mnie, więc w ten sposób tego nie będę robić. Natomiast mam nadzieję, że taki film wam się podobał i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem jeszcze sam, jak uda mi się to nagrać bez drona ponownie, tak blisko lotniska. Kiedy ta aplikacja działała, był dobry, stały kontakt dwukierunkowy pomiędzy pilotem drona a wieżą kontroli lotów. A teraz musi być to realizowane za pomocą kontaktu telefonicznego. W teorii to jest lepsze, ale w praktyce jest to mniej doskonały system i rodzi dużo więcej problemów i też bardzo opóźnia całą procedurę pozyskiwania wszystkich pozwoleń. Szkoda, że ten system nigdy nie był finansowany przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej czy Urząd Lotnictwa Cywilnego i był w całości utrzymywany ze środków własnych ekipy Drone Radar, która stworzyła tę aplikację, utrzymywała ją przez długi czas, ale po prostu w pewnym momencie skończyły mi się środki na dalsze utrzymywanie tej aplikacji i aktualizowanie jej. Przez to po prostu z czasem zestarzała się, wszystkie systemy się pozmieniały różne i nie była już odpowiednio bezpieczna i dobra do utrzymania, przez to była na przykład awaria wakacji w ostatnim czasie, a teraz została całkowicie odcięta ze względów bezpieczeństwa i braku możliwości dalszego finansowania tegoże ważnego narzędzia. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że każdy film powstał dzięki tej aplikacji, bo przez tą aplikację musiałem zgłosić każdy lot. Każdy lot, który wykonałem w przeciągu ostatnich 3 lat mojego latania. Zrobiłem tych lotów ponad 1733. Co oznacza, że musiałem zrobić ponad 1733 check-iny w aplikacji Drone Radar. De facto to oznacza, że korzystałem z niej nie tylko codziennie, a nawet kilkunastokrotnie w ciągu jednego dnia. To jest naprawdę duża strata dla całego rynku lotniczego dronów w Polsce. I warto pamiętać, że byliśmy pionierami w tej dziedzinie na świecie, bo nikt tak spójnej aplikacji nie miał na całej Ziemi. I miejmy nadzieję, że mimo wszystko w przyszłości Drone Radar jeszcze wróci. Wybaczcie za tak długi fragment o Drone Radarze, ale jest naprawdę wielka strata dla mnie. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale, które jeszcze nagrałem, kiedy Drone Radar działał. Cześć!